Okej, już jestem po tych przerwach, ustawieniach gry. W ogóle witam was, bo zrobiłem sobie test nagraniowy. Tam są lekkie lagi, ale zobaczymy jak to wyjdzie w grze. W ogóle sobie patrzę, mam Real Madryt, ale w cholerę z tym, powiem wam szczerze, niech sobie już będzie nawet. Tylko mam wrażenie, że są lekkie spadki FPS-ów. Chyba będę musiał następnym razem zmienić nieco rozdzielczość graficzną, jak i ustawienia Zagrają dzisiaj w jakości. ustawieniu No patrzcie, są 4-3-3 lekkie z jednym ścinki, napastnikiem i wspomagającymi go dwoma bocznymi ale pomocnikami. widać, że jest różnica w ogóle w grze. Że tutaj już jest trochę inaczej. Zresztą miałem wam wysłać demo. Nie, w sumie wam wysłałem demówkę, bo Lokomotywicz. bardziej tego. Rodriguez. Ach, cholera jasna, źle Piłka to w rękach zrobiłem, bramkarza. bo mi przeszkadzały te gówna w okręgu. Jedną z ciekawszych atrakcji Santiago Bernabeu jest Real Café Bernabeu. Restauracja mieszcząca O, się w Real jego Café, wnętrzu. dobra, jakby mi to Jej okna obchodziło. wychodzą na murawę stadionu. Można więc Ale poczuć się jest tam nie do miejsca. 43 tysiące kwestii. Benzema. Benzema, Sergio przepraszam. Busquets. Wszystko to fajnie wygląda, ale są spadki. Będę musiał zmniejszyć rozdzielczość graficzną. Lionel Messi. Mają teraz okazję. Brawo, skuteczna Dobrze interwencja bramkarza. wybronione, ale nie chcę tego. No, Dzisiejszy mecz walcz, na walcz, pewno na walcz. No, długo zapadnie w Karim. pamięć kibiców. Wszystko miało być fajnie, Cristiano naprawdę. Ronaldo gra przeciwko Lionelowi Messiemu. Czego można oczekiwać po ich występie? A zatem Przecież Cristiano Messi Ronaldo teraz jest plaszczy tyle niesamowicie od dwóch szybki i potrafi miesięcy, to doskonale jak nie od wykorzystać. 4 tygodni, obrońcy drużyny przeciwnej muszą się wieść na i baczności. leczy Leo Messi kontuzję. I zaś tyle jest robi. wybitnym rozgrywającym. A Patrząc na wybitny, niego tak można odczuć wybitny. uderzenie, ale O, cholera! tylko poprzeczka! A, Ronaldo dobrze! wybronione! Świetnie! Nie Brawo ma Cristiano! Neymar. Sędzia Bruda wykazuje się rzut nożny rąbany. dla Barcelony. Ja go nie lubię. Od 14 go nie lubię. Ale mam nadzieję, że wszystko fajnie działa. Dobra, Bale. Bale. Suarez! Suarez Szkoda! spudłował. Niecelny ten strzał, ale Ale zdobył naprawdę czuć różnicę, kontuzję. bo jak grałem w demówkę, to było trochę inaczej. Ale tutaj zdecydowana różnica. Oj, Andres chyba Iniesta. się Ronaldo trochę wyglebił. No i Iniesta, no kurde, oddawaj piłkę. Patrz, Jordi Alba. szybsi tutaj grają od ciebie. Nie wiem, czy sobie nowego pada Przeciwnik nie nie dał rady kupić. zatrzymać Suarez. No, nie To da się rady, to nie da mówi. rady. Ależ grał A, jaki świetnie. Sergio wślizg, Ramos pięknie. zatrzymuje tę rzutkę. Aha, takie trochę podanie do dupy Niecelnie, do Modrycia, niedokładnie i a ten będzie to w ogóle aut dla nie rywali. biegł. No muszę się przyzwyczaić, bo to jest FIFA 16. 15 już wszyscy Ma grali. wsparcie kolegów w tej Teraz trzeba akcji. ograć trochę w 16. O, cholera, no. Rakitic, A, ładne kolejne uderzenie, pudło. ale minimalnie niecelne. Co wrzeszczysz? Ale serio, są spadki. Nie ma 60 FPS-ów, jakbym ja chciał je czuć. Dziwo, Suarez. przycisk zmiany zawodnika mi działa. Bo tak Rakitic. to mam z nim takie problemy. O, cholera. Dobrze w pole Rakitic. karne. Neymar! Ależ się Jezu, jak ten podłapał, Neymar ładnie straszy. prowadzi. Ja serio, muszę się go bać. Weźcie mi stąd, wywalcie to. Ja tego nie chcę. Dobra, biegnij, Taki mecz biegnij. klasowych Albo rywali podaj to do prawdziwa Ronaldo, gadka pięknie. Do taktyczna. Ronaldo i on Dla teraz Advanced tutaj zrobi Strategy nie magię. lada wyzwaniem. Cristiano Ronaldo mija obrońcę. Pięknie. Dobra, do środku. Podanie Bądź w pole chamski. karne. No, wypiąstkował Ło, ho, pole. ho. Dobra, chyba będzie dla nas piłka, I nie? rozpoczną królewscy Dobra, od rzutu z autu. królewscy. Ronaldo biegnie po piłkę. Tu będzie podanie. Luka Modric. Luka Modric tak trochę spieprzył to podanie. Tej serio? Nie mógł bramkarz się pomylić? Musiał być Neymar. idealny. Zresztą Czy są uda mu boty się tak utrzymać przy piłce? zaawansowanie dobre, że to jest Carvajal. coś niespotykanego. W ogóle takie do dupy podanie, ale ja takimi Jordi podaniami Alba. najlepiej gram. O, Gwizdek pierwszy sędziego, faul, słuszna pierwszy decyzja. gwizdek. Będzie Trzeba rzut wolny uważać. przeciwko Realowi Bo rzuty Madryt. wolne, oj, rzuty wolne są tutaj mocną stroną Barcelony, jak i Realu Madryt. Trzeba uważać. O, cholera. Murek! O, dobrze! Neymar! Jest gol! Jak to wpadło? Ja przepraszam bardzo, jak to wpadło? O kurde, przecież ja to miałem wykopać. Kto mi tam podszedł? Neymar?
Jestem zaskoczony, no patrz co za... Nie, ja w to nie wierzę. No i oddał Neymarowi piłkę, który to był? No Luka Modric, ja go zaraz zmienię. Zaraz go zmienię. Ej kurde, jak ja to nadrobię. Dobra, Gareth Bale biegnie. Podanie. Karim Benzema uderza. A czemu to nie wpadło, no? Ale Benzynka chciał ładnie strzelić. Cholera jasna. Denerwuje mnie to już. Uderzenie w stronę bramki. No nie! Dlaczego słupek? Kurde! No nie tak miał wyglądać Neymar, złość z drogi. No nie, nie wierzę, że jak mi znowu to strzeli, to będzie masakra. Pewnie poda, no wiedziałem. I rzut rożny. Barcelona wywalczyła rzut rożny. Kurde mol. Neymar to musiał naprawdę mieć szczęście. No i podał do Iniesty, a ten pewnie dośrodkuje. Dobra okazja. Spudłował. Tak to wyglądało. Dobra, dobra, na was wykopuj to. Nie wkurzaj mnie lepiej. Iniesta. No. Dobra, 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 biegnij Modric, Modric, podanie teraz do Benzynki. No. Dobra, był blisko, fajny strzał, mógł być nieco mocniejszy, ale niech i tak będzie. Tylko te spadki FPS-ów mi trochę przeszkadzają. Znaczy, nie ma lagów, ale nie ma płynności też, takiej jakiej bym oczekiwał. Dobra. Podanie jest Ronaldo. Ronaldo biegnie. Teraz, żeby Ronaldo strzelił. No, będzie gol. No, musiał to obronić. Kto tam jest za tej bramce? Jeszcze piłka nie wyleciała. Jakim cudem? Dobra, zrobimy tak. Rodriguez. A, i Rodriguez, kurde. Co ty za. Co za z ciebie za pomocnik? Neymar. Dobra, Neymar stracił piłkę. Aj, do dupy podanie Garetha Bale'a. Aj, coś czuję, że pierwsza połowa jest botów. Nie wiem, jak z drugą połową się ogarnę. Ale chciałbym coś strzelić. To się liczy dla mnie. No, cholera. Już jest gorąco, bo biegnie Luis Suarez. Taki drugi Cavani. Co to było za podanie? Ja już jestem przerażony. Jak to na was wychwycił i przy okazji wpakował obrońcę do siatki. Dobry, dobry bramkarz, naprawdę. W życiu takiego nie widziałem, żeby tak wyciągnął piłkę i jeszcze przy okazji obrońcę. O cholera, żeby to się 2-0 nie skończyło. 3 minuty doliczone. Gareth, nie, Carvajal. Podanie. Nie, wypracujmy jakąś taką akcję, żeby... Aj... Cholera, już po pierwszej połowie. Jak nie po meczu. Dobra, na razie jest takie słabe 1-0. Te boty są naprawdę wykształcone w 16. W ogóle tyle posiadania piłki w Modricie muszę wypieprzyć stamtąd. Nie podoba mi się jego gra. I z chęcią wpuszczę Isco. Tak. A na bramkę jeszcze bym wpuścił Casillę. Na was mi tam też nie odpowiada. Jeszcze jedna taka fajna zmiana, którą mogę zrobić. Jedna jeszcze taka ciekawa zmiana. To może Arbeloa. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Nie da się ukryć. Trzy zmiany, bo to jest jednorazowy mecz. Dobra, trzeba teraz pokazać klasę. Real Madrid teraz atakuje. Dobrze. Ło. Aj, no Gareth Bale, serio. Musiałeś mi zniszczyć akcję. Aha, tu nie wyszło. Oj, Messi, Messi teraz zbyt szybki. Aj, powinien zostać odgwizdany faul. Bez względu na wszystko. Ale jak widać, sędzia jednak nie uznał tego. Odzyskali piłkę w środku pola. Dobrze, no. Aj, no. Za mocne podanie. Nie, ja jeszcze muszę opanować tę 16, bo widać, że jest znowu różnica. Moja piłka jednak. Nie, Barcelony. Ale słychać, że ten komentator jest żywszy
Przynajmniej jak mi się wydaje i inne kwestie już są. I no faulował któryś tam, chyba Benzema nawet. Nie, Pepe. To ten co ma wściekliznę. Taką ma wściekliznę, że Ronaldo go nigdy nie poznaje. Dobra, sędziego nie chcę tutaj widzieć, boję się rzutu wolnego. Chyba znowu wykorzystają tą taktykę. Łoty. A jednak nie. A jednak nie to co myślałem. O cholera. Nie! Boże, zniszczyłem sobie taką sytuację. A mogło to się skończyć bramką. Ja jestem dobry. Dobra, nie udało się. Podanie do bramkarza, jak widzę. Brawo. Nie no, tutaj boty są naprawdę silnie inteligentnie. Dobrze, błąd, Benzema podanie do Jamesa Rodriguez'a. Aha, ktoś mi tą piłkę po prostu wyciepał. No i no ten Gareth Bale tutaj to jakiś dziwny jest. Muszę... W ogóle nie, sama gra jest inna. Ale to dobrze. To znaczy, że popracowali. Jordi Alba. Dobra. Może w końcu jakąś sytuację wypracujemy. James Rodriguez biegnie. James Rodriguez biegnie. Dobrze. Dobrze się pokazał. Jaką bramę wpakował! Jezu! Dziesiątka, ładnie, James Rodriguez. No pięknie, już go lubię. Już go lubię. Ale to wpakował. A bramkarz nie miał szans. Nie. No pięknie. To będzie zerowy odcinek. Jakby co. Postaram się jeszcze nagrać futa, pierwszy odcinek. I wysłać go albo jeszcze dzisiaj, a jak nie to w sobotę. Ale jak pierdyknął James. No. Tak ma grać. I jest wyrównanie. Pięknie. James Rodriguez kontra. Kto tam strzelił? Z Barcelony. Neymar, tak? Neymar. Brazylia i Kolumbia. O kurde. Oj, oj, nie ma karnego, nie ma karnego. Isco. O, o, o! Idziemy, idziemy jeszcze po zwycięstwo. Aj, no już musiał mi tą piłkę zabrać. Dobrze. Gareth Bale podanie do Benzemy. Pięknie. James Rodriguez może dublet wywalczy, ale lepiej poda. I Benzema pudłuje. No nie wierzę. Dlaczego? Mogą jeszcze chwilę poczekać, ale dziwne, że w ogóle nie wygwizduje tu spalonych. Jeszcze. W tej grze przynajmniej. Nie wiem jak będzie w fucie. Ale no, no dziwne, dziwne, dziwne. A wyczuł, wyczuł zagrożenie. Da się to wygrać. Jak już jest remis, to muszę uwierzyć swoją pełnię możliwości i pokonać przeciwnika, bota w tym wypadku. Rakitic. Oj, oj, dobrze. Pięknie. Podanie tu, podanie tam. Oj, Benzema, Benzema, dobrze, Benzema. I chyba już to spieprzyłem. No właśnie. Nie powinienem tak Benzemą za bardzo piłki wypuszczać. No ale jeszcze mamy czas, walczymy 15 minut meczowych plus dogrywka. Boże, dogrywka. Doliczony czas. Aj, mi tutaj zrobił ole. Oj, 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 do Messiego podania, to nie jest dobre, to nie, to źle wróży wręcz. Fuck! Dobrze, Messi skusił. Dobrze, dobrze, ale fajny ma tatuaż na łapie, to muszę przyznać. Weź mi to stąd, Casilla, wykupuj to, Boże, wykopuj. Dobrze, podanie, no, Bale, coś ty zrobił. Dobra, Gareth Bale, teraz mi nie spierdolisz tego. Jeb. Słaba gra w obronie. Gareth Bale. No, Benzema! Aaaa, kto to był? Nie, czekaj, Benzema, Benzema. Tak, Benzema, jak wykurzył z główki. I Barcelona już niestety nie nadrobi tego. Nie ma szans. A i tutaj to był strzał Garetha Bale'a. A dobija Benzema. Piękna główeczka. Prima klasa. No normalnie już kocham tą grę. Pięknie. Znaczy tą część. No pięknie, pięknie się gra. 2-1.
Może coś jeszcze strzelimy, zobaczymy. 10 minut, jest okazja. Już się wczułem. Tu chwilę wystarczyło. 10 minut, jak nie 15. I wczuwasz się w grę. Jeszcze 9 do końca. Dobrze, Rodriguez. No i nie, to trzeba już strzelić. No, ja w to nie wierzę, żeby to nie wpadło. Ale zrobimy taki myk. Nie, dawać tej małkiej piłkę to był błąd życia. A teraz rzuty rożne, jak to wyjdzie. Ło! Do środku! O Jezu, jakie akcje tu są! Jakie tu akcje są wyciągane! Jezuś! Jakie tu są emocje! A jednak rzut z autu! Patrzcie, nie no, piękna gra. Masz tu... Źle wyrzucił tą piłkę. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca. Jeb, dobrze. A kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse. Dobra, strzelaj! Będzie strzelał. A, pięknie piłka leciała. Nie, no już czuję rytm gry. Dobra, do środku i cross. Gram w tą grę, gram. Sergio Ramos. 3 do 1. Nie no, po prostu pięknie się w to gra. A Ramos jak pocisnął też z główki. Zobaczymy, jak będą grać Paryżanie w Hiszpanii. Liczę na to, że pokonają królewskich. Ja tak liczę przynajmniej, nie wiem jak inni. Ale nie, meczek piękny. Pięknie, już się wczułem. Na początku miałem problemy, ale to wiecie, boty zawsze w pierwszej połowie są lepsze, a potem już wymiękają. O, proszę, proszę. Nie, no to trzeba wykorzystać, to trzeba wykorzystać. Długie podanie do Jamesa Rodriguez'a. James, czy jeszcze tu jedno podanie? Kurde, myślałem, że wychwycę tą piłkę. O, pierwszy spalony w tym meczu. Jeszcze Suareza. Zrobimy taki myk, bo to na pewno zadziała. Cross. O, to było złe podanie. Sergio Busquets. Ale szczerze to i tak bez znaczenia, bo wygrywamy ten cały mecz. Piłka posłana górą w stronę Benzemy. No pięknie, no, niszczymy enemy. Ty, no czemu nie mogą jeszcze samobója wpaść, ale pięknie. I o to mi chodziło. Wbijam na mecz, na nową FIFA. Pokonuję botów i cieszę się z gry. No, tu nie ma 2 na 10, jak dla mnie. Dobra, przebijamy to. Ale nie, no, emocje były do końca. Naprawdę. Mamy tu wszystkie takie powtórki, ale tego wam nie będę pokazywał. Świetnie, podsumowanie meczu. No kurde, to mogło być 3-2 spokojnie. Ale Keylor na was też ładnie tutaj wychwytywał tę sytuację. James pięknie strzelił. Po 5 minutach Benzema spudłował. Po 17 minutach Benzema z główki po dobitce. Z obrony Bravo. I 89 minuta Sergio Ramos po stałym fragmencie gry. Już po prostu zamknął szale Katalończyków. Kończymy. Dziękuję za obejrzenie tego wstępnego meczu. To będzie zerowy odcinek futa. A pierwszy odcinek będzie, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie. Ja się z wami żegnam, dziękuję. Liczę na jakąś ocenę, komentarz. No i subskrypcję, jak chcecie. Trzymajcie się, na razie. Yo!